wyzwanie, idę na kosmetyczne targi Eko Cuda i rozpoczęłam sezon rowerowy. Wyzwanie będzie polegało na tym, żeby znaleźć pielęgnację, podstawową pielęgnację, która nie jest testowana na zwierzętach, która ma wegańskie składy. I jeszcze do tego chciałabym, żeby wszystkie kosmetyki były w ekoopakowaniach, czyli metal, szkło, żadnego plastiku, jak się da. Idę praktycznie na same otwarcie, na 11. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze tłumu. I uda mi się coś ponagrywać i że pokażę wam jakieś perełki. Żeby nie było, wczoraj przeczytałam cały internet. W sensie to, czy kosmetyk jest wegański, czy nie, wiedzę na ten temat czerpię z grupy facebookowej Kosmetyki bez okrucieństwa. Tutaj gdzieś wam wyświetli się link do tej grupy. Po prostu nie znam się na tym. Ufam, że te osoby zrobią to dobrze dla mnie. Więc po prostu przyjrzałam sobie wszystkie marki kosmetyczne, które są z tej listy i wypisałam sobie listę rzeczy, które by mnie interesowały. Zobaczymy, czy się uda. I nie wiem, czy to powiedziałam, ale chciałabym, żeby wszystkie kosmetyki zmieściły się, w sensie każdy jeden kosmetyk nie był droższy niż 50 zł. Wydaje mi się, że taka cena jest w miarę uczciwa, jeżeli chodzi o polską produkcję i o kosmetyki, które mają certyfikaty, które nie są testowane na zwierzętach i które są z naturalnych składników, bo no, nie sztuką jest kupić krem za 300 zł, który spełnia te wszystkie oczekiwania, czyli jest w opakowaniu less waste, jest nietestowany na zwierzętach i ma wegański skład. Ja postaram się zmieścić w kwocie 50 zł. Jeśli ze mną jeszcze jesteś, chciałam, żeby to nie była kolejna nic nie wnosząca relacja z targów czy haul zakupowy w stylu kupiłam sobie taki, a taki krem, a taki korektor pod oczy i tak dalej. Chcę przedstawić Ci marki, głównie polskie, które zwróciły moją uwagę. Kosmetyki, które wybrałam, mają roślinne składy i nie są testowane na zwierzętach. Każdy z nich kosztuje mniej niż 50 zł. Wiedz też, że przełamałam mój introwertyzm i porozmawiałam z większością sprzedawców, u których coś kupiłam, po to, żeby przekazać Ci tym filmem jak najwięcej. Udało mi się też nagrać krótkie wypowiedzi, ale wokół było tak głośno, że konieczne są napisy. Jeśli chodzi już o same kosmetyki, to przejdziemy przez wszystkie etapy. Oczyszczanie, tonizowanie i nawilżanie. Do każdego dobrałam średnio po jednym kosmetyku. Wybrałam też puder mineralny w kamieniu i naturalny dezodorant w szkle, który ma ciekawy skład, ale o tym za chwilę. Wszystkie linki jak zwykle w opisie pod filmem. Ceny będę pokazywać na bieżąco na ekranie. I powiem wam, że tak strasznie dziwnie jest sobie iść i mówić do siebie, w sumie do kamery. Wybrałam takie miejsce, w którym oczywiście nikogo nie ma. Mam nadzieję, że kiedyś się przełamię, bo zwykle to robię w domu, tak jak wiecie. A chciałabym nagrać jakieś fajne vlogi z wakacji, które nie będą oczywiście vlogami podróżniczymi, bo nie o tym jest mój kanał, ale będą dotyczyły tematyki mojego kanału. Zaczniemy od dezodorantu w kremie firmy Soap Deli. Marka ma w asortymencie m.in. hydrolaty, oleje do twarzy i ciała, peelingi masła. Wszystko w szkle oraz mydła i magnezowe kule do kąpieli, które pakowane były wprost ze szklanego słoja w papier. W dezodorancie zainteresowały mnie składniki, których nie spotkałam w żadnym innym kosmetyku tego typu. Wyciąg z kory wierzby oraz wyciąg z kory z dębu. W rozmowie wyszło, że pani Ewa zdecydowała się na te dodatki ze względu na podrażnienie pojawiające się po sodzie oczyszczonej. Dezodorant owszem zawiera sodę, ale w mniejszej ilości niż inne naturalne dezodoranty. Wyciągi ograniczają wydzielanie potu, działają ściągająco na ujście gruczołów potowych, działają antyseptycznie. W ogóle wiecie, co oznacza sformułowanie antyseptyczne? Bo ja dopiero niedawno się dowiedziałam. To znaczy zapobiegający rozwojowi drobnoustrojów i bakterii. Oprócz wyciągów substancją czynną jest sól cynkowa kwasu rycynolowego, która działa dezynfekująco, wiąże lotne składniki rozłożonego przez bakterie potu. W składzie jest również olej monoi, który wskazuje łagodzące działanie.
Użyty został z myślą tego, że dezodorant może być aplikowany bezpośrednio po goleniu. Nie mogę się doczekać, aż go przetestuję. Oczywiście nie liczę na to, że całkowicie zahamuje wydzielanie potu, po co nie Etiaxil. To zresztą nie byłoby zdrowe dla naszego organizmu, bo pot ma regulować temperaturę ciała. Liczę za to na spektakularne zahamowanie przykrego zapachu. Większość kosmetyków IOSI jest dostępna w szkle. Można tu kupić m.in. oleje, sera, kremy i maseczki do twarzy, peelingi i masła do ciała, oleje do włosów. Jest również cała seria dla kobiet w ciąży i dzieci. Ja zdecydowałam się na oczyszczającą pastę do mycia twarzy na bazie węgla aktywnego. Pasta, pomimo węgla w składzie, ma nawilżyć i nie zostawiać skóry suchej i ściągniętej. Pasta składa się z węgla aktywnego, ekstraktu zielonej herbaty, oleju babasu i skwalanu z trzciny cukrowej. Składnikiem pasty wspomagającym regenerację naskórka jest alginat, naturalny składnik pozyskiwany z algi brunatnej. Za nawilżające działanie pasty odpowiadają fermenty z kokosa i rzodkiewki. Pasta, z tego co rozmawiałam z panią przy stoisku, nie poradzi sobie raczej ze zmyciem mocniejszego makijażu. Można ją zastosować jako kolejny krok w oczyszczaniu. Ja spróbuję nią zmyć podkład mineralny. Pani na minerały dała mi mimo wszystko cień szansy. Gdyby jednak pasta nie dała rady, dokupiłam mydło Dziegieć z mineralni 4 szpaki. Jedna z Was na Instagramie polecała mi oczyszczanie twarzy właśnie za pomocą mydła. Kiedyś mi to nie wyszło, więc spróbuję jeszcze raz. Być może teraz z lepiej dobranym mydłem. To mydło o specyficznym aromacie. Opis ze strony. Wyczuwalne nuty. Wędzarnia, stare skarpety, wędlina, smoła, kiepy. Dla mnie pachnie jak nowa gumowa podeszwa w trampkach. Dodany w ilości 2% masy mydła Dziegieć brzozowy posiada właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze, odkażające, przeciwsiądowe, przeciwupierzowe, przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybiczne. Pani zapewniała, że ma działanie antytrądzikowe, ale nie będzie wysuszać. Minusem jest powlekana folią torebka strunowa, w której było mydło. Zapewne dla zamaskowania zapachu. Inne mydła były w papierze. Tutaj postawiłam na hydrolat oczarowy. Kupiłam go na stoisku Soap Deli, jednak okazało się, że jest z firmy Laboratorium Cosmeticum. Na stronie producenta znalazłam informację, że produkty oraz surowce użyte do ich wytworzenia nie były testowane na zwierzętach. Jednak według regulaminu grupy, o której wspominałam na początku, niekoniecznie oznacza to, że marka jest wolna od okrucieństwa. To dość skomplikowane, więc wolę o tym powiedzieć, żeby nie było niejasności. To jedyny kosmetyk, którego nie było na liście marek nietestujących na tej konkretnej grupie facebookowej. Hydrolat jaki jest, każdy widzi. Zainteresowała mnie również marka Moja Farma Urody przez jedno serum, ale o nim później. Wszystkie kosmetyki marki wytwarzane są na bazie ziół, kwiatów, warzyw i owoców, które uprawiane są przez właścicielkę na ekologicznej farmie na Podlasiu. Na farmie do ochrony roślin są stosowane wyciągi z pokrzywy i skrzypu, nie używa się pestycydów. Cechą charakterystyczną więc jest to, że wszystkie składniki kosmetyków są jadalne. Przeglądając stronę przed targami, rzucił mi się w oczy ekstrakt olejowy z ziołowego botoksu, który ma działać na zmarszczki mimiczne. To roślina, która zawiera spilantor, który stosowany zewnętrznie zmniejsza napięcie mięśni, przyczyniając się do redukcji zmarszczek mimicznych. Można powiedzieć, że wprowadza naszą skórę w stan relaksu. Hamuje skurcze mięśni podskórnych, działa więc przeciwzmarszczkowo, liftingująco, wygładzająco i regenerująco. Składnik ten ma być skuteczny, ponieważ dobrze pokonuje barierę naskórkową i migruje w głąb skóry. Dodatkowo działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Przyspiesza gojenie się ran. Brzmi nieprawdopodobnie? Chcę się o tym przekonać. Ekstrakt kupiłam na moje wiecznie zdziwione czoło. Komentarze na stronie tylko utwierdziły mnie w wyborze. Oprócz tego poprosiłam panią Monikę, żeby powiedziała co nieco o produktach, które można o niej kupić. Mamy maseczkę z sokiem sieszanu i sokiem z mali, która działa fantastycznie na szybkie dolce przebarwienia. Na przykład jest to w czy różnego rodzaju plamy, na przykład to, co ma
mamy jeszcze fajnego. To jest świetna maseczka z sokiem z buraków i sokiem z makarni. To jest maseczka, która daje fantastyczne kolory. Dla wszystkich pań, które mają suche cery, takie mocno zmarszczone słońce, przeszkodzi się pod słońcem, to jest na kolorze. Trzecia rzecz, którą mamy w tym roku, bo wiadomo, że jak będziemy mieć sezon zbiorów już, to będziemy mieć maseczki zbiorowe, maseczki z dronem, fasolki z w ogóle tysiąc fantastycznych rzeczy będziemy mieli. Natomiast to, co mamy dzisiaj jeszcze w zaoferowaniu, to jest maseczka środkowna. Ona jest sokiem z pokrzywy i z sokiem z jarunku. Jest fantastyczna, jak już ma cerę naczynkową i ma różnego rodzaju sobie zapasy. Co jeszcze Wam możemy polecić? A więc, mamy fantastyczne octy ziołowe do pielęgnacji skóry. W zależności od tego, jaką mamy skórę, czy mamy skórę cienką, czy mamy skórę grubszą, dobieramy odpowiednie rozcieńczenie octów i dobieramy odpowiednią procedurę. To jest na przykład octy z pokrzywą, z krzypem szawiu i liśnią brzozy. Fantastyczne do cery znacznikowej. Mamy też fajne octy krzenowe, na przykład, moje drogie, jest na Maniusach Ususzanu. To jest octy, który świetnie likwiduje różnego rodzaju przyprawienia. Krzan to jest w ogóle fenomenalna roślina, jeżeli ktoś chce mieć roślinną i ładną cerę. Bo na przykład mam problemy z przybarwieniami. Mam też olej do demakijażu, mam oleje spożywcze. To jest na przykład fantastyczny olej ze sałatek i dań z pierożonych pokrzywów. Także jak macie o figurę i lubicie sobie robić fajne sałatki, to jest świetny olej. Dodajcie sałatek. Także zapraszamy. Zawsze dwa razy do roku zmieniam asortyment, dlatego że skóra inne pielęgnacji potrzebuje jesienią i zimą, a inne wiosną. A że wszystko u nas jest jadalne i wszystko zbieramy, także w tym roku będą super maseczki, oczywiście po zbiorach już na jesień, będą super maseczki z pożyczkami, z malinami, z jabłkami, z gruszkami, także co będziecie chciały, to będzie u nas dobrało. Także zapraszam. Kolejną marką, którą chciałam pokazać, jest Senkara. Zwykle preferuję minimalistyczną szatę graficzną w kosmetykach, ale w przypadku tej marki ujęła mnie panda w raczej nieminimalistycznym logo. To marka stworzona przez doktor chemii panią Elżbietę, którą udało mi się namówić do krótkiego nagrania, gdzie opowiada więcej o serum, na które się zdecydowałam. Jeżeli chodzi o nasze serum antyoksydacyjne w City Life, to tutaj mamy taką dosyć potężną dawkę antyoksydantów, żeby chronić naszą skórę przed działaniem szkodliwych czynników związanych z reakcjami utleniania. Znajdziemy tutaj olej z dzikiej róży, nierafinowany, to jest podstawa naszego seru, ale również taki nietypowy składnik bioferment z oleju rzepakowego, który łatwiej przenika przez skórę przez to, że jest to właśnie sfermentowany olej za pomocą drożdży. I w efekcie mamy tą skórę nawilżoną, wyjędrnioną. I oprócz tego mamy substancje aktywne, czyli witaminy A, E, C i koenzym Q10. Czyli tutaj właśnie to są te nasze antyoksydanty, które będą działać czynnie, ale również też substancje, które będą działały odmładzająco, ujędrniająco. Dodam tylko od siebie, że zdecydowałam się na serum ze względu na witaminę C. Zastosowana w serum witamina C to stabilna, niepowodująca podrażnień olejowa forma. Jest jeszcze forma proszkowa. Witamina C to silny antyoksydant. W skrócie działa przeciwstarzeniowo i wybielająco. Chroni komórki przed działaniem promieniowania UV, dlatego warto jej używać szczególnie w sezonie letnim. Pobudza również produkcję kolagenu i elastyny, które poprawiają sprężystość skóry. W ofercie marki znajdziecie m.in. sera i olejki do twarzy, olejki do demakijażu, hydrolaty, kosmetyki do ciała i antyperspirant. Wszystko w szklanych opakowaniach. Na koniec na szybko podkład mineralny w postaci kamienia. To jedyny kosmetyk, który nie pochodzi z Polski. Do tej pory, jeśli używałam podkładu, to był on w formie sypkiej. Chciałam spróbować czegoś innego. Opakowanie jest plastikowe, ale plusem jest to, że kolejne wkłady można już dokupywać osobno jako refil, uzupełniając opakowanie, które już posiadamy. Pan makijażysta dobrał mi numer 02. Na razie nie jestem w stanie nic więcej o nim powiedzieć, muszę go przetestować. Mam nadzieję, że ten film nie jest zachętą do bezmyślnego konsumpcjonizmu. Dużą część kosmetyków od dłuższego czasu robiłam sama. Chciałam sprawdzić, czy mogę znaleźć coś gotowego w rozsądnej cenie, w ekoopakowaniu, o wegańskim składzie i nietestowane na zwierzętach. Myślę, że się udało. Rozumiem i szanuję to, że nie wszyscy chcą wszystko robić od zera. Obojętnie z jakich powodów, ja też tak często mam. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku, pa!